Cześć, witajcie. Dzień dobry, witamy Was dzisiaj. Ja przepraszam, że w kapturze, ale oddałem perukę do czyszczenia, a u nas na Alasce teraz zima coraz ostrzejsza się robi i muszę tak, bo zimno mi w głowie. Byłeś u mojego stylisty, tak? No. Ale mówię, peruka nie wróciła, bo wiesz, bo to teraz są te obostrzenia związane z tą zarazą i w związku z tym psy te pociągowe nie dociągnęły sań do mnie. Ale choroba, błąd zrobiłem, że się ogoliłem, bo jakbym się nie ogolił, to byśmy byli podobni. Nie, powinieneś dzisiaj kolorową perukę założyć taką po prostu. Kurczę, nie przygotowałem, a mam taką, choroba, dobra, następnym razem, muszę pamiętać następnym razem. A tydzień taki był nudnawy, nie? Tak, słuchajcie, dzisiaj nie będziemy długo gadać, postaramy się szybko, bo nie dosyć, że niedużo urządzeń było, to jeszcze były w zasadzie w większości egzotyczne, poza nielicznymi wyjątkami. W związku z tym przelecimy dzisiaj szybko i nawet nie zauważycie, jak tygodniówka się skończy. Może nie zdążycie zasnąć dzisiaj, któż to wie. Może, no pierwszy raz chyba. Zacznijmy może od LG, od trzech modeli, które wyskoczyły w Indiach i które się od siebie mało co różnią tak naprawdę. To są LG W11, LG W31 i W31+. Dokładnie i to nie są jakieś szczególnie, no, brzydko mówiąc, no nie są to porywające telefony, to są takie poprawne średniaczki, myślę, że skrojone pod indyjski rynek, żeby też za drogie tam nie były. Tak, wiecie co, tak. Podam Wam jedną specyfikację i to jest trochę tak, jakbyście poznali od razu wszystkie. Dlatego, że wszystkie trzy te smartfony są oparte na Helio P22. Wszystkie mają, zdaje się, jeszcze sprawdzę na wszelki wypadek, ekran 6,5 cala. Wszystkie mają rozdzielczość wyświetlacza HD z plusem. Wszystkie mają baterijkę 4000 mAh. Tak. Natomiast różnice przebiegają na linii pamięci RAM, ROM i na linii ewentualnie aparatów fotograficznych. No i tak widzę, że te różnice nawet są spore, bo ten najmniejszy ma tylko 3 plus 32, czyli taka totalna budżetowa. Mówię o modelu W11. No. Tak, z tym, że jeszcze jest jedna różnica pomiędzy W11 a pomiędzy serią 30, czyli pomiędzy tymi dwoma kolejnymi, mianowicie aparaty fotograficzne. A tak, nie. 30 mają w aparatach jeden dodatkowy po prostu, tak? Tak, szerokokątny po prostu mają dołożony piątkę, a tak to mówimy o aparacie 13 plus 2, czyli wiadomo, główna matryca plus rozmywaczka. Patrzę na przednie aparaty, bo W11 ma 8-megowy. A pozostałe też to chyba też. Też 8 mega. No. I teraz tak, jeżeli chodzi o pamięci, to są, mówię, identyczne smartfony, identyczny design. Jedyna rzecz to jest ten jeden aparat, który odróżnia 11 od 30. 11 ma 32, tak jak Adam wspomniał, flesza i 3 giga RAMu. 31 ma 64, czyli dwa razy więcej i 4 giga RAMu. I z kolei ten plusik dodaje 30 to, że ma 128 flesza. Właściwie tyle, omówiliśmy telefony. No nie ma nic więcej. Ceny jeszcze podajmy może, chociaż chyba one do nas nie dotrą, nie? Ale... Nie, raczej nie, bo one są chyba dedykowane na Indie. Tak, zdaje się, że właśnie to jest ściśle na rynek indyjski i oczywiście ceny żywcem przeliczane z rupii, więc dorzucamy oczywiście nasze podatki i tak dalej. W11 490 zł. W31 564, a W31 z plusem, czyli ten najmocniejszy, 615. Czyli jak widzicie, to są telefony, no nawet bym powiedział po prostu budżetowe, nawet nie średniaki, tylko takie mocno tańsze średniaczki. No i tyle, design poprawny, w zasadzie wszystkie wyglądają tak samo, aparaty ustawione pionowo, z przodu kropelkowy notch, trochę szersza bródka w dole ekranu, czytnik linii papilarnych, klasyczny na tyle i tyle. Nie? No te smartfony, co prawda niby one są oficjalnie, ale z drugiej strony tak naprawdę nie znalazłem nigdzie sensownego, nie wiem, relacji z konferencji jakiejś prasowej online, czegokolwiek, nie wiem, obecności ich w sklepach indyjskich. To jest po prostu dopiero zapowiedź. Co prawda specyfikacje mamy, wiemy jakie są różnice, natomiast to jest dopiero zapowiedź tych smartfonów i mówię, w dodatku kawał od nas i u nas będą odpowiedniki, czy są odpowiedniki już nawet w zasadzie. W związku z tym nie ma sensu sobie nie ma to przynudzać. Może też jeszcze większy kawał od nas, ale telefon sam też trochę ciekawszy. Może teraz parę słów o tym z Japonii Sharpie, co? Sens 4. No, nie ma sprawy.
W Japonii się pokazał taki telefonik. On jest o tyle ciekawy, że to też będzie budżetowa. Co prawda, ja się nie dogrzebałem, zdaje się, ceny właśnie. W momencie, jak pisałem newsa, nie widziałem ceny. To znaczy, z ceną może być problem, dlatego że on, zdaje się, jest planowany dopiero na grudzień i to na końcówkę grudnia, w związku z tym ceny pojawią się u operatora albo u operatorów japońskich w zasadzie. Zgadza się. Dopiero pod koniec grudnia. Ale to nie powinno być drogie, natomiast wygląda, to nie jest tak, że ten wygląd jest w jakiś sposób porywający, ale jest dosyć oryginalny, bo tak, z tyłu mamy kwadratową oprawkę na aparaty, ale tak dosyć, moim zdaniem, mocno odsuniętą od górnej krawędzi telefonu, tak dosyć, powiedzmy, nisko umieszczoną, niżej niż przeważnie to jest umieszczane w telefonach dostępnych u nas. Ta oprawka udaje, jakby były cztery aparaty, ale tam są trzy aparaty plus dioda LED. Natomiast z przodu też jest trochę dziwnie, bo mamy bardzo mały notch na przedni aparat, taka kropelka w zasadzie ukształtny i wygląda na nieduży, przynajmniej na renderze. Natomiast w dole ekranu jest brudka i to na tyle szeroka, że słuchajcie, tam się nawet zmieścił klasyczny czytnik linii papilarnych, pewnie też z klawiszem Home od razu połączony, taki podłużny pod ekranem. Dziwne. Znaczy Sharp mnie o tyle ucieszył tym designem, że on przynajmniej z przodu przypomina dawne modele Sharpa, te klasyczne. To jest taki design, który był dla tego producenta odróżniający po prostu poniekąd. Nie jest to co prawda najśliczniejsze z tym noczem na górze, ale no mówię, ucieszyli mnie po prostu, mimo tego, że to nie jest jakiś niesamowity smartfon. No nie wygląda w sposób oklepany, a do tego słuchajcie, telefon w sumie, jak wam zaraz Jacek powie specyfikację, no ona jakoś szczególnie szału nie robi, natomiast słuchajcie, telefon ma wodoszczelność zgodnie z IP58, czyli taką nie najwyższą, ale już jakąś taką uodparniającą na przypadkowe zamoczenie i tą normę... Znaczy nie, Adaś, on ma, on ma IP65 i IP68. Także 68, to ja źle spoko, także jest okej. Okay. Ma i jedno, i drugie, czyli i piątkę, i ósemkę. I ma bo tam jest na strumień wody i na zanurzenie. Aha, dobra, czy ja źle przeczytałem, bo kurde, widocznie niedowidzę. I ma tą militarną normę 810, czyli no jest szansa, że jak upadnie, to się nie potłucze tak za pierwszym razem. A specyfikacja, no przyznasz, że taka sobie jest, nie? To znaczy specyfikacja o tyle nie jest najgorsza. No, przede wszystkim Sharp pakuje do swoich telefonów, przynajmniej tych japońskich, wyświetlacze sharpowe, tak? Czyli jest IGZO, co w jakiś sposób gwarantuje, że ta matryca jest sensowna. Smartfon jest globalnie oparty na 720 Snapdragonie, co od razu też nam ustawia go odpowiednio, jakby na odpowiedniej półce. Czyli jest to średniopółkowiec, jakby na to nie patrzeć. Wyświetlacz 5,8 cala, czyli niecałe 6. W zasadzie na dzisiaj to jest kompakt, nie? No, prawie właśnie miałem powiedzieć, że prawie kompakt, no. Przy czym on jest Full HD. Full HD z plusem oczywiście, tak. bo 2280 ma na wysokie. Dokładnie. Obsługuje, ale z tym, że no pamiętajmy, że to jest urządzenie na rynek japoński, w związku z tym w sieci 4 w GTS głównie Japonia. Jeżeli chodzi o pamięć z kolei, właśnie, niezbyt dużo, bo to jest 64 giga flesza i 3 giga RAMu, także tak słabo dosyć, nie? To ciąży w stronę dolnej półki z kolei. Ale bateria. I jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, z tyłu mamy dwójkę, tak jak Adam powiedział, 12 megapikseli plus 8 nieszerokokątny tele. Z przodu jest 8 megapikseli. Pardon. Jeżeli dobrze widzę. Tak. No i jeszcze akumulatorze. Akumulator całkiem niezły, bo ma 4,5 mAh, 4570 dokładnie. Także jest to całkiem w porządku. No i tyle, no i mówię, nie powinien to być drogi telefon, oczywiście pamiętajmy jak na warunki japońskie, tak, no bo wiecie, no tam są inne ceny. Jeżeli akurat oglądacie nas przypadkiem zupełnie z Japonii, bo tam siedzicie i zastanawiacie się nad wymianą telefonu, to ja tylko powiem, że operatorzy japońscy opublikowali, w zasadzie chyba większość operatorów w tej chwili już japońskich opublikowała swoje plany na sezon zimowo-wiosenny, bo u nich to tak wygląda. Także to nie jest jedyny model, który w tym tygodniu wyskoczył po raz kolejny. My wszystkie te modele w zasadzie mamy, poza tymi, które powtarzają specyfikacje europejskie czy amerykańskie, czyli na przykład Sony, które tam się pojawiają, czy Samsungi. Możecie u nas ich konkretnie, tych wersji nie znaleźć, natomiast cała reszta Sharpów, bo jest ich tam całkiem sporo,
i różnych innych egzotycznych smartfonów dla nas powinna być w katalogu. Jeżeli czegoś brakuje, zawsze możecie zawołać do rzucę. Tak, natomiast wszystkie powinny już tutaj... Tak, mam wrażenie, że o niektórych to już żeśmy gadali nawet, tych szarpach wcześniej, bo... Tak, o niektórych gadaliśmy, dlatego że tam jest najpierw zapowiedź, że one będą. Tak, a potem... Zapowiedź taka prasowa, później jest zapowiedź operatorska prasowa. Czasem pojawiają się specyfikacje u operatora i pojawia się termin, kiedy one się pojawią. Jest jeszcze trzecia premiera, kiedy pojawiają się ceny i one zaczynają być dostępne w sklepach. To jest trochę podobnie jak u nas, no kilka razy się przypomina, hej, słuchajcie, będą nowe smartfony, żeby ktoś przypadkiem nie zapomniał, że będą nowe smartfony, jeżeli potrzebuje wymienić, także taka taktyka po prostu marketingowa. Drugi producent, który w tym tygodniu wypuścił dwa modele, a trzeci w zasadzie pojawił się w ploteczkach zapowiedziany, to jest HMD, czyli marka Nokia. HMD zapowiedział mało ciekawy raczej model Nokia C1 Plus z bardzo podstawową wersją Androida, z taką specyfikacją, ten jest kompaktowy, ten ma 5,5 no tak, cala, 45. Tak. No to jest Android Go, gigabajt RAMu i chyba wystarczy wszystko. Także tak, to będzie bardzo słabiutka maszyna, która jest maszyną budżetową de facto. Trudno ją polecić, powiem szczerze, chyba że rzeczywiście jesteście miłośnikami Nokii i miłośnikami Androida w takim bardzo... No i nie chcecie wygrać za dużo po prostu. No. Bardzo okrojonej formie. Znaczy tutaj przede wszystkim będzie problem prawdopodobnie z pamięcią. Oni co prawda zapowiadają, że będzie prawdopodobnie 16 giga flesza, no tak, ale obawiam się, że to jest, no mówię, okrojony Android, to tam będzie bardzo mało RAMu, nie więcej niż 2 giga raczej. Najmniej wymagających, używających może jednej aplikacji, no i tyle. No. Tak, tak. Jeżeli potrzebujecie smartfona do dzwonienia, to może być nie najgorszy wybór. Też nie wiadomo, czy dobry. Właśnie, no właśnie to jest to, że ciężko kurczę, bo to jest też taka fajna zasada, że jakoś producenci stronią od udostępnienia takich modeli do testów. Trochę się nie dziwię, bo pewnie byśmy napisali ludzie, omijajcie to szerokim łukiem i tyle. Pewnie. Nie mówię, że tak by było, ale spore prawdopodobieństwo i pewnie się tego trochę obawiają. To znaczy, wiesz co, ja myślę, że to jest... Nasi widzowie sami ocenią, ale ja podejrzewam, znaczy raz, że ja za każdym razem zapowiadam producentom, że nie będziemy zjeżdżali smartfona, który jest jakby w odpowiednim segmencie cenowym i odpowiada standardom tego segmentu. Niskie możliwości, proste. No. Tak, tylko znaczy chodzi mi o to, że jest taki rodzaj smartfonów, które są smartfonami do dzwonienia. Rzeczywiście, mają ekran dotykowy, i funkcje telefonu powinny obsługiwać bardzo dobrze. Jeżeli taki smartfon nie obsługuje funkcji telefonu bardzo dobrze, to znaczy, że jest niedobrym smartfonem albo w ogóle niedobrym telefonem. Nie, ja bym to rozszerzył jeszcze, wiesz, obsługę jednej, dwóch aplikacji, z których powiedzmy dany użytkownik musi korzystać, bo na przykład, nie wiem, w pracy musi mieć jakiś konkretny komunikator, bo tego potrzebuje, a tak naprawdę nie potrzebuje w ogóle smartfona, tylko sytuacja go do tego zmusiła, tak? Znaczy, na pewno nie jest to smartfon, nie jest to rodzaj smartfonów służących na przykład do korzystania z sieci społecznościowych. Nie, dlatego że to nie są smartfony multimedialne, które jednocześnie obsługują szerokopasmowy internet w zadowalający sposób, tak? W związku z tym nie, jeżeli potrzebuje ktoś co najmniej Facebooka na przykład, nawet nie da rady, naprawdę, no to nie podziała. Facebook, no to też potrafi ten telefon dobrze wydrenować. Także no jak już jesteśmy przy Nokiach, wiesz co, może ty opowiedz o tych pozostałych dwóch Nokiach, bo ja mam, kurczę, no ja powiem, bardzo źle odebrałem te telefony. To znaczy, ja myślę, że bardzo źle odebrałeś te telefony głównie z tego powodu, że jakby oczekiwania były dosyć duże. Szczególnie od ludzie czekający na Nokia 8000. Większość serwisów publikowała zdjęcia starych, dobrych, fajnych suwaków nokiowych, które po prostu były bardzo dobrej jakości. I tak naprawdę został zbudowany hype kompletnie niepotrzebnie, bo ja się spodziewałem, że nic z tego hype'u nie będzie. To znaczy, że to będą proste plastikowe modele. No i dostaliśmy proste plastikowe modele. Niestety, no. Tak naprawdę. I ja mówię, ja rozumiem rozczarowanie u tych, którzy się rozczarowali, natomiast z drugiej strony, no słuchajcie, to jest tak, że jak się czeka na coś nowego, czy na grę, czy na właśnie jakieś urządzenie zapowiadane, nie wiem, na telewizor, telefon, cokolwiek innego,
te oczekiwania są zazwyczaj bardzo wysokie. I ci, którzy mają te oczekiwania bardzo wysokie, a producent ich nie spełni, najczęściej później są smutni, zdenerwowani, źli, natomiast nie mają tak naprawdę powodu. Słuchajcie, serwisy newsowe budują tego hype'a zupełnie świadomie, dlatego że no, to jest taki wyścig, kto kogo przebije, tak? Kto będzie miał wyższe oczekiwania, kto zaproponuje, że a może ten telefon będzie miał coś cudownego, wspaniałego, czego nie mają żadne inne, może to będzie powrót do tej świetnej konstrukcji sprzed lat. Się okazuje, że nie. Mógł mieć. Nie. Jeden i drugi mógł mieć, chociaż wygrał. Ja już nie mówię wreszcie, ale... Popatrz, tylko, że wiesz, to się trochę ociera o fake newsy, to się troszeczkę ociera o takie, wiesz, budowanie hejpa na zasadzie budujemy sobie odsłony na przykład w serwisie. Okej. Okay. Tak pewnie, to niestety wygląda. Pewnie, że tak, bo odsłony są, kurczę, ważne, bo my z tego żyjemy. Natomiast... Nie, no ja mówię o wszystkich serwisach branżowych, to nie tylko my, nie. To nie tylko ty, Adaś, publikowałeś. A ja też mówię my jako ogół branży. Spoko. Tylko widzisz, na przykład Nokia rzuca hasło, słuchajcie, będziemy wskrzeszać model 6300. Słyszę takie hasło, co widzę przed oczami? O, będzie jakiś fajny telefon, pewnie z iOS-em, pewnie z niedużym ekranem, klawiszkami, ale będzie miał metalową obudowę, będzie ładnie wystylizowany i pewnie będzie miał aparat dwumegowy, może 5 obłożony. Po czym, kurczę, dostaje plastikowe pudełko z aparatem VGA. Sorry. W tym momencie... No tak, wiesz co, tylko z drugiej strony, jeżeli to jest urządzenie dobrze działające jako telefon, to ono się w zasadzie nie ma czego wstydzić. Może ekran by mogło mieć 2,8 na przykład, co by było fajniejsze dla wielu ludzi używających. To jest zwykły telefon, któremu dano dosyć mocny, jak na taką konstrukcję, procesor 210, co prawda standardowy dla tych mocniejszych telefonów. Ale jednak jest to jednostka całkiem mocna na takie opakowanie, któremu dano całkiem sporo pamięci, bo on ma 4 giga flesza plus 512 RAM-u. I też co prawda nie zapewni wam funkcjonalności smartfona, ale jest nadzieja, że może będzie niezłym telefonem, z którego da się wysłać maila na przykład, którym da się odpalić Operę Mini i obejrzeć internet na przykład. Diabli wiedzą. No i też nie ma co oczekiwać cudów, niestety. Ale wiesz, te telefony jakieś super tanie nie są, bo to cena 299 albo 399 zł, to już jest, mój drogi, poziom tych najtańszych smartfonów, chociaż tak, takiej tej tak, C1, o której przed chwilą gadaliśmy, a choroba, no dostajemy prosty telefon, który w dodatku ma udawać niby ten model sprzed lat. Ja bym nic złego o tych telefonach nie powiedział, gdyby Nokia wypuściła, nie wiem, model Nokia tam, nie wiem, 225, Nokia, kurczę, tam 633, jakieś nowe oznaczenie, od po prostu nowe, proste telefony. No i spoko, wypuścili. Adaś, kto by na nie zwrócił uwagę, na jakiś telefon z kolejnym numerkiem, a tutaj osiągnęli przynajmniej efekt marketingowy, tak wszystkie serwisy pisały. Zgadza się. Wszyscy ich czytelnicy się dowiedzieli, że taki telefon wychodzi, a że rozczarowujący, no rozczarowujący, no, tak widzicie, jest. Tak naprawdę taki trochę mieczobosieczny, wydaje mi się, bo z jednej strony mieli hype, czyli dużo się o tych telefonach mówiło, ale z drugiej strony, jak już te telefony pokazali, to każdy patrzy i tyle. To znaczy, tutaj jest jeden problem, dlatego że ja podejrzewam, że te Nokia znajdą oczywiście nabywców, nawet za taką cenę, która jest według mnie również przesadzona bardzo mocno. No nie. Natomiast jest nadal wiele ludzi, którzy chcą mieć zwykłego feature phone'a, który ma troszeczkę lepsze możliwości. No tutaj te troszeczkę lepsze możliwości objawiają się tym, że jest tam rzeczywiście dosyć mocna jednostka, jest obsługa 4G, jest możliwość używania tego jako routera na przykład przenośnego do laptopa i to są rzeczy, które mogą pociągać jakby w tym telefonie. No i są ludzie, którzy właśnie preferują tego typu konstrukcję. Batonik, a nie duży ekran dotykowy, nawet talowy. Tak. Pamiętajmy, że tam jest system operacyjny, który ma sklep. Nie ma nadmiaru tych aplikacji, ale trochę te popularniejsze, chociażby komunikatory, mają swoje odpowiedniki na iOS. Ja życzę powodzenia w stukaniu, chociaż, kurczę, kiedyś tak robiliśmy i żyliśmy, nie? Tak, natomiast wiesz co, tutaj mnie niepokoi, dlatego że HMD jak zwykle dało bardzo niewiele szczegółów w specyfikacji. Ja na przykład nie mam wszystkich częstotliwości LTE, które obsługują te telefoniki. Zajrzałem do FCC,
znaczy, przepraszam, do amerykańskiego urzędu telekomunikacyjnego i oni tam podają jedną wersję tego modelu, ale z częstotliwościami amerykańskimi LTE, w związku z tym... To na Amerykę, tak? Nie wiem. Znaczy... Jest tych wersji modelu bardzo dużo, one prawdopodobnie będą się różniły właśnie głównie obsługą w różnych częstotliwości sieci komórkowych. Natomiast zajrzałem poza tym jeszcze do instrukcji obsługi, która jest już dostępna, jest nawet podlinkowana angielska, ale na angielskiej stronie naszej. I tam nie ma słownika na przykład, nie ma te dziewiątki. Znaczy, może producent nie wymienia, może jest, tylko po prostu nie wymieniają. I to jest dopiero paskudna rzecz, tak? Bo jednak będziesz musiał klepać na piechotę, jeżeli rzeczywiście nie ma. I tutaj jest troszeczkę tak, słuchajcie, że ja polecam wam, jeżeli byście byli zainteresowani tymi Nokiami, czy tam 8000, czy 6300, żeby się jednak przejść do sklepu i jak już będą, bo w tej chwili jeszcze nie znajdziecie ich w żadnym sklepie. Pomacać, nie? Ale pomacać je przede wszystkim. I tak niestety nie dowiecie się, jaka jest na przykład jakość rozmów, macając je po prostu, a nie porozmawiacie w sklepie. Także nie wiem, no może jedynym sposobem jest na przykład dowiedzenie się w sklepie, czy jest możliwość zwrotu w ciągu tych 2 tygodni, na przykład przy zakupie online, czy żeby przetestować to najpierw, bo jeżeli to są dobre telefoniki, a potrzebujecie telefonika, no to jest ok. Jeżeli ten system nie działa tak, jak powinien, to choćby najfajniejsze były... Jakikolwiek prosty telefon za 5 dych i też... Tak. I też wam da możliwość zadzwonienia, bo... I też będziecie kleli na niego tak jak na każdy słabszy, który kosztuje drożej. No dokładnie. No. Zaraz powiedzą, że promujemy mocne telefony, bo to jest... Nie, nikt nie promuje mocnych telefonów. Właśnie, tutaj, nie? Tak to jak po Adam, prostu... Adam powiedział jasno, my mówimy o telefonach zarówno w przypadku tego prostego smartfona Nokii, tej C1 Plus, jak i w przypadku tych, mówimy o nich jako o telefonach, które są w stanie obsłużyć jedną aplikację na raz. Czyli jeżeli korzystacie z przeglądarki, korzystacie wyłącznie z przeglądarki, nie leci wam w tle muzyczka z YouTube'a na przykład, tak? Oglądacie strony. Jeżeli korzystacie z, nie wiem, z jakiejś społecznościówki, korzystacie wyłącznie z jakiejś społecznościówki. Jeżeli korzystacie z notatnika, kalkulatora, to są aplikacje, które po prostu działają jako jedno, tak? Już. Niczego więcej się na tym uruchomić nie da. No i to w zasadzie tyle, no. Można powiedzieć, obie mają Snapdragony w 210. Tak jak Adam wspomniał, ten aparat w przypadku 6300 Fauga, a w przypadku 8002 megapiksele, nie urywa. Tak sobie powiem szczerze, nie urywa. Ale o, mają mini jack i mają radyjko, widzicie, o, to z takich powiedzmy za. Tak, i w przypadku z kolei w Nokii 8000 jest ten wyświetlacz 2.8, czyli jest rzeczywiście większy wyświetlacz. Co prawda rozdzielczość pozostaje taka sama, bo tam trudno jest opakować 480x960 na przykład. Natomiast no, jest ten wyświetlacz większy. Tych pikseli może nie będzie aż tak widać. Baterie w obu przypadkach 1500 mAh i one powinny wystarczyć oporowo. Nokia podała, słuchajcie, czasy pracy orientacyjne zarówno dla wersji single, jak i dual SIM, bo one będą obie w obu wersjach, tak, obsługujących albo jedną kartę, albo dwie. Dała oddzielne czasy na przykład czuwania. Są bardzo podobne czasy rozmów. Pooglądajcie, bo wszystko jest na kartach. Są łącznie niestety 4 karty, bo to tak wypadło. Są różnice, muszę dodawać karty po prostu. Nie wiem, czy warto jeszcze, a możecie sobie powiększyć tekst, tak? Jest opcja powiększania tekstu w iOSie, w związku z tym, jeżeli ktoś słabiej widzi albo chce mieć większy tekst, to można sobie rzeczywiście software'owo to powiększyć. Z tym, że też trzeba pamiętać, że nie we wszystkich aplikacjach ten tekst można powiększyć, tak? A. No, tym też niestety nie wszędzie. Oba obsługują karty pamięci. Oba obsługują karty pamięci do 32 giga, także... No cóż, no jeżeli ktoś potrzebuje dodatkowej pamięci multimedia... wrzucić, to akurat jako odtwarzacz może być. Jeszcze na jeden szczegół zwrócę wam uwagę, bo możecie, że tak powiem, mieć trochę błędne wrażenie, chociażby przeglądając newsa. W przypadku Nokii 8000 globalnie występują 4 warianty kolorystyczne. U nas według komunikatu polskiego działu Nokii będzie tylko jeden czarny niestety. Szkoda, bo na przykład niebieski czy taki... nie wiem, jaki to jest kolor, beżowy chyba, no to są dużo ładniejsze. Jedna wygląda na taki złotawy. No, złoty, beżowy, no ale no, ładniejsze są w każdym razie.
No i na pewno nie jest to telefon ze szkła, żebyście się nie dali nabrać, na, patrząc na zdjęcie, tak? I chyba... Błyszczy, ale to nie jest szkło, to jest plastik tak, błyszczący. Nie. I chyba skończmy męczyć te biedne Nokie, bo mi się szkoda robi. Zabili to znaczy, no, słuchajcie, jest na razie biednie, ja poprosiłem grzecznie o większe zdjęcia, polski oddział, poprosiłem o wszystkie kolory, poprosiłem o bardziej szczegółowe specyfikacje, obiecał mi polski oddział, właściwie polska agencja obsługująca HMD, obiecałem mi, że dostarczą, także na tych kartach może pojawi się z czasem troszeczkę więcej szczegółów. Na razie jest tyle, ile producent podał po prostu. Są to co prawda szczegóły no, istotne, najistotniejsze w zasadzie, tak? Jest wyświetlacz, jest procesor, są pamięci. Natomiast nie ma tam wszystkiego tego, czego użytkownik, czy przyszły użytkownik takiego telefonu się spodziewa po prostu w informacjach na jego temat. I to jest szkoda. Wspominam przez cały czas dawną Nokię, która podawała wszystko. Po prostu podawali wszystko. A propos podawania informacji, to tak jak już zacząłeś ten temat o informacji podawanych przez producenta, mi od razu na myśl przychodzi jeszcze jeden producent, który tak średnio z tym podawaniem informacji stoi. Polska firma MPTech, czyli producent telefonów marki Hammer. Słuchajcie, Polacy nie gęsi mają swój telefon z eSIM. Czyli ty mów, bo ja nie mam nerw. Ja nie mam nerw, po prostu tym mów. Nie, dobra, Jacek, to ty spokojnie oddychaj. Słuchajcie, no telefon Hammer Blade 3 się nazywa. Ma oczywiście miejsce na zwykłą kartę SIM, ale ma też tą cyfrową, elektroniczną kartę eSIM, co daje pewną fajną możliwość, bo możecie sobie na przykład mieć na co dzień iPhone'ika, który pęka od samego patrzenia na niego, ale jednocześnie korzystając z eSIM, możecie tą eSIM, czyli ten sam numer, mieć w Hammerze, czyli jedziecie sobie, nie wiem, na rower, na kajaki, na ryby, bierzecie Hammera, iPhone'a zostawiacie w domu, cały czas jesteście w kontakcie pod tym samym numerem, to jest bardzo fajne i no jest to, tak, no w sumie producent nie skłamał, bo oni napisali, że jest to jeden z nielicznych dostępnych modeli z obsługą eSIM i jeszcze bardziej jeden z nielicznych, które oferują dodatkowo wysoką wytrzymałość, bo tam jakiś Blackview chyba jest z eSIM-em jeszcze. No trzeba by było poszukać, ale myślę, że raczej trzeba by było sobie go samodzielnie sprowadzać z jakiegoś chińskiego sklepu, no i ewentualnie później liczyć na problemy przy ewentualnej reklamacji. Więc ten Hammer może nie jest takim głupim rozwiązaniem, ale poza tym, że ma eSIM, to jest taki, no powiedziałbym, średniaczek i to taki bardzo średniaczek, bo słuchajcie, ma Helio P22 i 4 giga RAM-u, więc to szału nie robi i 64 pamięci wbudowanej, naturalnie z gniazdkiem na microSD, ale to jest no taka, no kurczę, no, ja bym powiedział nawet niższa średnia półka jak dla mnie. Wiadomo, to znaczy głównie przez procesor, tak. Tak, no wiadomo, że od takiego telefonu też nie oczekujemy, może, chociaż ja oczekuję, ale no, ja bym chciał takiego flagowca z taką wytrzymałością na przykład, ale no, widocznie większość użytkowników tych wytrzymałych telefonów nie potrzebuje super wydajności, tylko żeby to jakoś działało. No i myślę, że to akurat jakoś będzie działać. Jakoś też wygląda, bo w sumie tak jak patrzę na rendery i widzę, że tak producentowi tak średnio poszło wklejanie ekranu na te rendery. No niemniej jakieś tam wyobrażenie daje, natomiast jak spojrzycie sobie na niego w newsie, to na pewno załóżcie, że te boczne ramki chyba są szersze niż tutaj pokazano na grafikach producenckich. Może nie, abyśmy się rozczarowali pozytywnie. Wygląda niebrzydko, z przodu ma kropelkowy notch, próbuję dopatrzeć jaki tam jest aparat w tym notchu przed nim. Bo aparat do selfie ma 8 mega, natomiast ten aparat jest pojedynczy 48 mega. Wypatrzyłem jeszcze na górze obudowy latareczkę LED-ową. Jest na tyle czytnik linii papilarnych, o którym producent zapomniał wspomnieć w swoim komunikacie. No i w zasadzie tyle, co może. A, jeszcze bateria. Bateria 5000 mAh z w miarę, nie najszybszym, ale w miarę szybkim ładowaniem Express Charging, czyli też nie jest najgorzej. No tylko pytanie, czy ktoś za to zapłaci 1500 zł. Jeżeli uważacie, że ta cena jest okej, to czemuż nie? Nie jakoś tam... Wiesz, ma military standard, może na no beton upaść, można go drutem pyrgać, bo ma IP69. Właśnie. Jest pyłoszczelny, jest wodoszczelny, a jak się go tam zanurzy na ten, także... Nie no, ma to najwyższą normę szczelności IP69. Jeszcze ma...
No, ma IP69, ma ten Military Standard 810G i ma jeszcze parametr IK07, czyli to jest odporność na zgniatanie, czyli możecie sobie go podeptać, nie, może nawet samochodem przejechać. Były czasy, że ja po hamerach... Ja odradzam, ale depczcie, jeżeli posłuchacie Adama, to możecie deptać. Natomiast ja, powiem szczerze, mi umknęło, o wyświetlaczu mówiłeś, że nie, HD+. Tak, HD+. To wyświetlacz HD+, i Corning Gorilla Glass, ale nie podali, niestety, numer. Pewnie trójka, myślę. Bo ona jest taka w miarę, nie jest to najdroższe szkło, jednocześnie... Nie chcę gdybać w przypadku tej marki, po prostu relacjonuję wam, co jest, podobnie jak Adam, relacjonujemy wam, co jest w newsie od MPTech. Dokładnie. Jeszcze co znajdziecie w tym telefonie? Telefony MPTech są jak jajka z niespodzianką, po prostu. Zgadza się. NFC jeszcze ma. O, czyli jeszcze się da nim zapłacić zbliżeniowo, co teraz jest ważne. Tak, to też jest niezwykle istotne. Oczywiście obudowa pokryta porowatym tworzywem, więc telefon się nie wyślizgnie z ręki raczej. No i tyle, no, ale pewnie podejrzewam, że jakbyście już go kupowali, to tak patrząc na rendery, to wartałoby jeszcze kupić szkło jakieś ochronne na wyświetlacz, bo co prawda widzę takie małe wypustki na górze i na dole ekranu, ale no jednak ramka jest na tyle wąska, podkreślam, przynajmniej na grafikach, że boję się, że jak to upadnie, to jednak ekran może trafnąć, więc szkiełko myślę, że jest obowiązkowe w tym wypadku, no ale tak jak wspomniałem na początku, głównym killer featurem tego telefonu jest SIM. No i tyle. Wiesz, może MPTech sprzedaje od razu z folią na przykład, diabli wiedzą. A, na pewno. Nic o tym nie napisali, więc słuchaj, jakby sprzedawali, to by o tym napisali na pewno od razu w tym komunikacie prasowym, na bank. Chyba, że okay. Później zrobiłem promocję, bo oni tak czasem robią, że jak telefon się słabo sprzedaje, to zaczynają dokładać do niego, a to szkiełko, a to tam jeszcze coś, więc może. Ale może ten się będzie doskonale sprzedawał na przykład, diabli wiedzą. No, życzymy im tego, w końcu kurczę, w końcu to nasi, nie? Więc niech im kurczę się wiedzie. Tak patrzę, bo jeżeli chodzi o telefony, to chyba skończyliśmy, prawda? Skończyliśmy, no wiesz co, jest jeszcze przeciek kolejny o Motorola Moto E7. To jest już kolejna specyfikacja tego telefonu, jaką widzę. Ta, mamy ją od nie wiadomo kiedy w serwisie ze wstępną specyfikacją, jakieś rendery nowe wypłynęły rzeczywiście. No słuchajcie, z tych tańszych Motoroli to będzie model. 6,5 cala HD+, podobno bateria 4000 mAh, 5-megowy aparat do selfie, z tym 48,2. Także jeszcze próbuj się, o, mini jack będzie na pewno, bo na pewno, wróć. Prawdopodobnie, bo na zdjęciach go widzę, ale no tak, wiecie, jak to jest z przeciekami. Myślę, że o nim pogadamy, jak będzie. I tyle. Lecimy dalej może. Znaczy tak naprawdę jest stosunkowo niedużo rzeczy więcej. No, znowu się pojawiły plotki o sprzedaży Honora. Co prawda po drodze Huawei dementował, że chce sprzedawać Honora. Ale znowu się pojawiły, że Honor zostanie sprzedany i znowu się pojawiło tłumaczenie, że to w celu zamydlenia oczu Amerykanom, że Honor to nie jest Huawei i że wtedy Amerykanie będą handlować z Honorem. Ale najlepsze jest to, że potencjalnym kupcem są znów Chińczycy, więc ja nie wiem, czy to cokolwiek zmieni. No tak, ale wiesz, to jest cała masa chińskich marek, z którymi Amerykanie handlują nadal. Dokładnie. To nie jest embargo na Chiny, tylko to jest embargo na Huawei. To nie, tak. Inne chińskie firmy może mniej szpiegują, a z pewnością mniej zagrażają technologicznie. No właśnie tutaj jest ta pokrętna amerykańska logika. No Huawei szpieguje, ale ta druga firma to już niekoniecznie. No. Ale wie, z drugiej strony jest idealnie otwarta furtka, żeby im też dać bana, nie? W końcu mają Honora. No. Są ploty, że Snapdragon, że Qualcomm dostał pozwolenie na handel z Chinami. No. Bo to znaczy z Huawei. W związku z tym może zobaczymy najnowsze Huawei z procesorami Qualcomma. Ale to też jest na razie tylko plota niepotwierdzona, nieoficjalna w związku z tym. Wiesz, zmieni się władza w Stanach. Możliwe, że się okaże, że w ogóle Huawei przestanie mieć bana i wszystko wróci do normy i będzie tak jak przedtem. No. Nie wiem, zobaczymy. To jest wszystko pokręcone jak dla mnie i szkoda. Adam w tym tygodniu opublikował, słuchajcie, takiego newsa z dziwnym telefonem, gdzie projekt został zrobiony przez taką firmę, która się do tej pory głównie zajmowała aparatami fotograficznymi, obiektywami. Lens Technology.
Jest to przedziwny smartfon, który ma z tyłu na każdym rogu po dwa aparaty fotograficzne. Nie wiem, czy nie masz wrażenia, że to już było. Był swego czasu taki Amazon Fire, który z przodu miał z kolei na każdym rogu po jednym aparacie fotograficznym. Tak, zgadza się, było. Tylko że tam to służyło do obsługi, a tu, biorąc pod uwagę, wiesz, że to produkuje firma, że to inaczej produkuje, że to zaprojektowała firma, która się zajmuje aparatami, optyką i tak dalej. Ja myślę, że to żaden prototyp, żaden przyszły telefon, tylko to jest jakaś platforma testowa, na której oni chcą jakieś nowe funkcje wypróbowywać. I tyle. No, to takie mam po prostu. Czy wiesz co, opublikował serwis Let's Go Digital. Serwis Let's Go Digital ma uzdolnionych grafików 3D, którzy są w stanie robić modele telefonów, które wpadły na razie tylko i wyłącznie do certyfikacji jakiejś, czyli z rysunków urzędów patentowych, ochrony własności intelektualnej, zgadza się, więc... Dlatego rzeczywiście ja bym się tutaj nie przywiązywał i to można traktować jako od jakiś patent, tak? Zgadza się. Ja bym się bardziej podekscytował tym drugim przeciekiem z tego samego serwisu Let's Go Digital o projekcie Samsunga. Ja nie wierzę, że ten projekt kiedykolwiek ujrzy światło dzienne, ale jest fakt. Ten dwustronny, tak? Tak. Wyobraźcie sobie telefon dosłownie w kształcie mydełka. Opływowe linie z jednej strony i z drugiej. Ekran zagięty ze wszystkich stron. No mydełko. I dwa ekrany, jeden po jednej stronie telefonu, drugi po drugiej, a to wszystko jeszcze rozsuwane po to, żeby wyjechał nam aparat fotograficzny, no na przykład tak jak, nie wiem, Xiaomi Mi Mix na przykład było. Rozsuwaliśmy slajdera, u góry pokazywał się aparacik fotograficzny. Projekt fajny, tylko jakby to upadło, to ja dziękuję, postoję. Znaczy ja trochę nie widzę przyszłości rzeczywiście ze względów mechanicznych dla takiego chyba, projektu. Chyba, że kiedy doczekamy się po prostu szkła, które się nie tłucze, bo że tak powiem, oczami artysty grafika z Let's Go Digital, to wygląda po prostu prześlicznie. Ten telefon... Adaś, nie ma szkła, które się nie tłucze, to jest tylko i wyłącznie kwestia wielkości młotka. A dobra, poniekąd masz rację, no to inaczej, materiał, który się nie potłucze. Może kiedyś, słuchaj, no, kiedyś byś powiedział, że nie stworzymy urządzenia w postaci prostokącika, w którym masz wszystko, tak? Prawda? No... Nie, ja akurat wierzyłem, że kiedyś takie urządzenia powstaną, bo oglądałem, u nas to się nazywało rewolwer i melonik, w Wielkiej Brytanii się inaczej nazywało. Oglądałem też Bonda i od dziecka marzyłem o małym urządzeniu, do którego można gadać. Prawda? Serio. O, no na przykład, no zobacz, w Star Treku takie coś by mieli na rękach, nie tam któryś bohater. No. A teraz, kurczę, paręset złotych i masz u siebie w domu, nie? I masz tricoder w ręce, tak. No, prawda? Pamiętam, jak gdzieś w którymś tam Star Treku gościu miał tablet. No. Nie, tablety były. Co prawda one wyglądały trochę inaczej. To czy wyświetlacze tam wyglądały trochę inaczej, ale no, tak, mieli tablety. Właśnie, a to przecież nawet jeszcze nie o tym nie powiedziałem. Więc teraz może się okazuje, że za chwilę będziemy mieli smartfon, którym trzepniesz o ziemię i się nic nie stanie, nawet się nie zarysuje, tak? Chociaż będzie niby wyglądał jak szkło. Ten projekt Samsunga, ja bym chciał taki telefon, tylko nie chciałbym go nigdy upuścić. Ja bym chciał takie smartfony w przyszłości, które rzucę go, a on wróci z pizzą na przykład. Kurczę, dobrze kombinujesz, byle nie hawajską. A, wszystko jedno. Pizza jest pizza. Dobra, mamy coś jeszcze, czy kurczę... Nie, kończymy na dzisiaj. Dobra. Dzisiaj nam się uda, może... Jeszcze jedno, nie uda nam się, jeszcze jedno, ale to tak schematycznie. Nie wiem, czy pamiętacie markę luksusowych telefonów Vertu. Okazuje się, że ci ludzie, którzy kiedyś tam robili w tym Vertu, które tam zmieniało właścicieli, w końcu upadło, ja się nie dziwię, ale mniejsza o tam zawirowania właścicieli. W każdym razie oni robili luksusowe telefony, które tak naprawdę były przepakowanymi, zwyczajnymi Nokiami z tamtego okresu. No to było dobre 15 lat temu. Wiesz, to na szczęście nie były zwyczajne Nokie, tylko to były dobre Nokie. No oni pakowali w te opakowania dobre bebechy po prostu. Ale zwyczajne, to nie były żadne super, hiper telefony, tylko brali jakąś tam, nie wiem, właśnie Nokia chociażby 6300, pakowali ją w złoto, skórę aligatora, dodawali diamenciki i było. Teraz powraca ta marka w rękach, powiedzmy, dawnych twórców Vertu jako XOR. No i zapowiadałem, że na początku roku pokażą telefon, który będzie bardzo prosty, znowu z klawiszkami, znowu z niedużym wyświetlaczem, system oparty o Linuxa,
który będzie super bezpieczny, będzie szyfrował w obie strony rozmowy, SMS-y, jeżeli będziemy się porozumiewali z dwóch takich telefonów między sobą, to będzie to wszystko szyfrowane, hiperbezpieczne i tak dalej, opcje zerowania zdalnego, cudawianki. Cena podobno około 15 tysięcy złotych. No i w zasadzie tyle. No i oczywiście luksusowa obudowa. Zobaczymy, pokażę, to będziemy, myślę, o tym gadać. Jak dla mnie, nie, no nie wiem, czy jest, chociaż z drugiej strony że też potrzebuję. Ja myślę, słuchajcie, że nie ma co zazdrościć tym gościom, którzy wybulą 15 tysięcy złotych na jakiś super, hiper telefon, dlatego że co prawda obudowy mogą zrobić choćby ręcznie i najlepsze przez rzemieślników, którzy są, należą do elity zawodu. Natomiast jeżeli chodzi o bebechy, nie ma w tej chwili bebechów, które byłyby dobre dla takiego telefonu. No chyba że wezmą tą 6300, którą właśnie HMD wypuściła, albo tą 8000, którą HMD wypuściło. No pewnie coś takiego to będzie, więc nie ma się... Wtedy będziecie mieli taką Nokia, jakiej byście oczekiwali, ale już nie za 500 zł, tylko za 15 tysięcy. To ja wolę, ja chyba bym wolał wtedy sobie kupić, nie będę reklamował, tylko mówię od serca to, co ja bym kupił. Wolałbym sobie kupić Galaxy Folda i właśnie chociażby takiego Hammera, jak dzisiaj mówiliśmy, na powiedzmy użycie takie. No tak, ale to mówisz ludziom, na co mają wydać swoje 15 tysięcy, a nie gdzie kupić jeszcze fajny kompaktowy feature phone. Jeszcze by wam została, a nie ma w tej chwili fajnych kompaktowych feature phone'ów. Znasz jakiś, bo ja nie. Próbuję sobie przypomnieć, nie ma. Nie ma, masz rację, nie ma. Nawet fajne marki, które dawniej produkowały fajne serie smartfonów, w tej chwili produkują, jak czytam od użytkowników, produkują po prostu badziew straszliwy, który się do niczego nie nadaje. No, fajny feature phone to mam w szufladzie, kurczę, tam od 15 lat leży. Tak. Ja też jeszcze mam w szufladach kilka takich telefoników. No niech zgadnę. Co ty, masz Sony Ericssona? Mam Sony Ericssona, ale mam również Nokię, zdaje się, jedną. Ja też. Nie, Nokia nie. A nie, Nokię też mam, ale to już nie, to już jest smartfon, bo ma Symbiana. To nie, feature phone'a mam. Znaczy ja mam na pewno C905, to telefon feature phone, który w zasadzie jak smartfon był swego czasu po prostu. No, nie, bo to już był prawie smartfon. A do tego cudne zdjęcia robił. To se nevrati, panie. Dobra. To se nevrati. I tym optymistycznym jakże akcentem, ten piękny jesienny dzień, życzymy wam dużo zdrowia. Dziękujemy, że jesteście ciągle z nami. Życzymy i wam, i sobie, żeby nie wszedł kolejny stopień lockdownu, dlatego że się po prostu nie pozbieramy. No. A jak wejdzie lockdown, to już chyba w ogóle o czym nie będziemy mieli gadać, bo producenci przestaną robić nowe smartfony, bo po co? Wiesz co, Chińczycy nadal będą robili, co robią w Indiach, nadal będzie się robiło, co się robi, to tylko ale my jesteśmy w Polsce i ludzie w ogóle nie będą chcieli już słuchać o indyjskich telefonach, no. Chcecie słuchać o indyjskich telefonach? Nie, ja też nie sądzę, żebyście chcieli słuchać o indyjskich telefonach. Właściwie to słuchaj, po co myśmy dzisiaj mówili o tych indyjskich telefonach? Bo nie mielibyśmy o czym mówić, tak? Nie mieli o czym gadać, a tak to jakoś ten czas żeśmy wyrobili. Wiesz, więcej reklam się na YouTubie pokaże w tym czasie, wiesz, no. Tak, no, w ten sposób kombinujemy. Nie klikajcie w reklamy, reklamy to zło. Nie, kurde, klikajcie! Klikajcie! Choroba, opony zimowe muszę kupić. Klikać, panowie, panie. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się zdrowo. Pamiętajcie, że to wszystko żarty. I oczywiście, no. Mamy nadzieję, że spotkamy się z wami za tydzień. Do zobaczenia. Pozostańcie w zdrowiu. Cześć. Cześć.